ty. Nasze wspólne marzenia to my, małe i duże problemy przeżyjemy. To nic dla nas, razem wszystko przetrwamy. Krzysiu, życzenia są czymś bardzo ważnym, szczególnie w dniu urodzin. 40 urodzin. Tak więc życzymy ci tyle spokoju. Ile tylko potrzebujesz. Tyle szaleństwa. Aby życie nie wydawało się nudne. Tyle szczęścia. Abyś nie oszalał z nadmiaru. Miłości ponad wszystko. Byś nigdy nie zaznał goryczy. Ale ci nie grozi. Nie czuj się samotny pośród ludzi. Przecież masz najlepszych przyjaciół na świecie. I miał zawsze serce kochające u boku. Nie żałuj sobie niczego w życiu. Ani słodkiego, ani procentowego. Jedz, pij i popuszczaj pasa. Niech ci się wiedzie jak za króla Sasa. Olej trudności, wszelkie zmartwienia. Od nas przyjmij najlepsze życzenia. I pamiętaj, pieniądze to nie wszystko. Ale daj Boże kufereczek, stóweczek. Na zdrowie! Krzysiu staruszku, życzymy ci wszystkiego, co w życiu najważniejsze, czyli handlowych niedziel. A żebyś mógł częściej tam chodzić, co z gastro właśnie. O, tam właśnie. Jest to... promocji w makro dużo. A, no i Monika chciała ci bardzo podziękować, że mnie z nią poznałeś. Buziaki. A. Dlaczego mi za... wciąż... niewyraźnie jest napisane. Wzywam go. Ja przecież nawet nie znam go. Słuchajcie, wynajęliśmy Kowalski właśnie dla siebie. Znaczy nie dla siebie, wynajęliśmy Kowalski dla nas i dla pary zająków, która tu jest. Wujek, czego ci życzyć na półmetku życia twojego? W cudzysłowie mówię półmetku. Zdrówka na pewno. Dużo pieniędzorów. Dużo zdrowia i miłości od najbliższych. Dużo zawiści od wrogów. Życzymy ci fajnych, wspaniałych wyjazdów z rodzinką. Miłości od nich. A także jeszcze fajniejszych wyjazdów z kolegami. I udanych powrotów oczywiście. Dzieciaki, złożycie życzenia Wujkowi, Gabryka? No, Wujek, żebyś był zdrowy, wszystkiego najlepszego. Gabrysia, zdróweczka powiedz, Wujek, dla ciebie.
Nagrywamy 22 maja, dzisiaj Gabrysia ma urodziny. I wujkowi też życzy 100 lat i wszystkiego najlepszego. Moja droga, ja cię kocham, te słowa mówię ci. Moja droga, ja cię kocham, kochana, uwierz mi. Krzysztofie, wszystkiego najlepszego, 100 lat, zdrówka, szczęścia i miłości. Życzą malinowscy. Na wysokim niebie złociste promienie płoną. Cały świat, wielki świat, miła moja. Krzysiek, wszystkiego dobrego, życzymy ci od całej naszej rodziny, zdrowia przede wszystkim. I zdrowia, żeby... szczęścia, pieniędzy. Pieniędzy jak ryżu, żeby ci się dobrze w życiu wiodło, żebyś był szczęśliwy, uśmiechnięty, zadowolony, żebyś sprzedał łańcucką i żebyś zawsze był... Ale całą łańcucką. Całą, tak. I żebyś się nie zmieniał. Tak jest. Trzymaj się. Najlepszego. Twoich 40 urodzin. Życzymy ci spełnienia marzeń, żebyś spełniał je z cudowną Dariuszką. Czegoś tu życzymy? Wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, udanych imprez, wielu wyjazdów na ryby. No i wszystkiego, czego sobie wymarzysz. Dodatkowo mamy dla ciebie pewną niespodziankę, którą w tym właśnie tutaj studio przygotował dla ciebie nasz przyjaciel. No i co? Życzymy chyba miłego oglądania. Wszystkiego jeszcze raz najlepszego. Wszystkiego dowiesz się z następnego filmu. Tak, buziaczki od nas. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa! Dobry. Proszę Państwa, naszym dzisiejszym gościem będzie człowiek, którego ulubionym posiłkiem jest korupcja. Człowiek, którego ulubioną porą roku jest wiosna. Niestety, drogie panie, nie jest już do wzięcia. Wiecie już, kto to będzie. Jedyny, wyjątkowy Krzysztof. Ale jak to nie przyjdzie? A powiedział dlaczego?
A mówiłeś mu, że wziąłem dzisiaj leki? Nie pomogło? No, no nie przyszedł, proszę państwa. Margo, Margo, przynieś mi wody, bo mi zaschło w gardle. Na Margo to zawsze można liczyć. Nie to co na niektórych. Zapamiętajcie tę twarz, drodzy państwo, bo pewnego dnia was może potraktować tak jak mnie. Sprawdzę, co wiemy o naszym niedoszłym gościu. Ma 40 lat. Czyli jest już w idealnym dla mężczyzny wieku. Zauważyłeś, jak się za tobą oglądają dziewczyny? Jeśli nie, no to czas najwyższy zmienić samochód. A teraz prawdziwa bomba. Ma dziś urodziny. A te informacje przekazały nam osoby, których twarze możecie tu podziwiać na ekranie. Trudno uwierzyć, ale ludzie ze zdjęcia potrafią też pisać. Oto mała próbka życzeń urodzinowych ich autorstwa. No może stwierdzenie, że potrafią pisać, było lekko na wyrost. Nie przyszedłeś tu do mnie, drogi jubilacie, więc zamiast dać ci prezent tu, sprawię ci przyjemność na odległość. Za chwilę dowiesz się, co potrafią te ręce specjalnie dla ciebie z okazji twojego święta. Wykonam utwór Bohemian Rhapsody zespołu The Queen. Zasłuchaj się, proszę. Kochany, wszystkiego najlepszego. Życzę ci, żebyś zwiedził cały świat i żeby nigdy, nigdy pies celników się tobą nie zainteresował. Żaden w ogóle, żaden pies. Nigdy. Wiem, jak to boli. Chyba podoba mi się formuła programu, w której nie dość, że gość w ogóle nic nie mówi, to prawie w ogóle go nie ma. Tak więc idę swój pomysł sprzedać stacji, a was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Dużo zdrówka, szczęścia od nas i spełnienia marzeń. Szefie, my ekipa z Najlepszego Blasku składamy ci najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń, samych radosnych i pogodnych dni, wszelkiej pomyślności, czego sobie tam szef zapragnie i się spełnia. 100 latek, buźka. Buźka od nas wszystkich. Od nas wszystkich. Kurlandów i Witarowskich, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci Daria nago tańczy.
100 lat, niech żyje, żyje nam! Hej! 100 lat, niech żyje, żyje nam! Hej! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Krzysiu! Hurra! Puszczam Krzysiu. No, kochanie, co byś chciała powiedzieć mojemu bratu? Ja bym chciała usłyszeć, co ty masz mu do powiedzenia. No problem jest tego typu, że jak ja bym zaczął mówić, to moglibyśmy się spóźnić, bo mamy tak naprawdę 19.24, czyli za 36 minut musimy być na sali, a my dopiero nagrywamy film. Dlatego no wiadomo. Przejdź do rzeczy i nie pitol. Dlatego korzystając z okazji, chcieliśmy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby ci się spełniły wszelkie marzenia. No Bobasa to już ci raczej chyba nie będę życzył. A ja ci życzę Bobasa. O. No do rzeczy. No więc tak, żebyś był szczęśliwy i nic więcej, i zdrowy. O, i zdrowy oczywiście cała rodzina. Pamiętaj, że jestem z twojej rodziny. Buziaki. No ja nie wiem, czego mam ci życzyć. Masz przecudowną żonę, przecudowną szwagierkę. Dzieci to w ogóle już kosmos, więc życzę ci, no co, czwartego potomka, żebym z Dariuszką mogła sobie śmigać z wózkami. No i co, bądźcie zawsze zdrowi, szczęśliwi, bądź uśmiechnięty, kochany jak zawsze. I co, i miłujmy się, buziaki. Widzisz, bombę... Dobrej imprezy, o właśnie, dobrej imprezy jeszcze. Pa! Bombę zawsze...